Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie, Aga Przestrzelska z tej strony. Dzisiaj będziemy pracować nad tym, żeby Wasz głos lepiej domykał się w rejestrze piersiowym. Dzięki temu nasze głosy brzmią pełniej, dźwięczniej, mają więcej kolorytu i są lepiej postrzegane czasem przez na przykład naszych szefów. Więc jeżeli na przykład chcielibyście mieć być traktowani bardziej poważnie, no to domknięcie głosu i takie ustabilizowanie go jest wskazane. Bo czasem nasze głosy są na przykład leciutkie, brzmią delikatnie, skromnie i w niektórych sytuacjach jednak ta siła głosu nam się przydaje. Więc popracujmy sobie dzisiaj nad tym, dobrze? Będę grała dość nisko. Zaczniemy od takich dolnych dźwięków, od D, tak żeby chłopcy mieli szansę popracować i dziewczyny, dobra? Dziewczyny, jeżeli jesteście w stanie osiągnąć te dolne dźwięki, które gram dla chłopaków, jak najbardziej możecie też je wykonywać, dobrze? Zaczniemy sobie od takiego takiego delikatnego przeczenia. Nie chcę, żebyście wykonywali to ćwiczenie bardzo intensywnie, gwałtownie, mocno, siłowo. Znajdźmy to. Mamy to? Okej. I posłuchajcie. Do góry. Takie skrzeczenie, taki vocal fry. To są wygodne wysokości dla dziewczyn w tym momencie. Okej. Rejs piersiowy jeszcze dziewczyn. Schodzimy. To już chłopaki. Jak najbardziej. Jeszcze jeden. Okej. Czyli teraz było staccato. Każdy dźwięk osobno. Spróbujmy to połączyć w legato. W jedno, tak jakbyście chcieli zapiąć i odpinać zamek błyskawiczny. Takie bardzo to jest mały dźwięk. Ale coś tam brzęczy. Okej, ten taki. Ten taki komarek powinien być cały czas, ok? Zacznijmy od dołu. Mało powietrza. Dobrze. Tutaj dziewczyny. Zróbmy pauzę. Jeżeli twój głos brzmi tak, to nie jest to brzmienie, ok? Szukaj takiego brzęczyka w głosie. To nie to. To. Tak. Tak, tutaj już chłopcy. Jak najbardziej rejs piersiowy chłopaków. Domykamy.
jeszcze jeden. Okej, podobne ćwiczenie, tylko zróbmy sobie ej. Czyli też staccato, okej? Tak jakbyście tak kogoś dyskretnie, ale konkretnie chcieli pouczyć, okej? Ej. To chyba nie tak ma wyglądać. Ej. Nie, że ej, bardzo drastycznie, subtelnie, ale aktywnie. Ej, okej? Ej. Dobrze. Ej. Nisko. Ej. Dziewczyny, próbujcie. Tak, nie chcę ej, tylko ej. Tak. Ej. Dobrze. Aha. Ej. Jeszcze dwa. Jeden do góry. Dobrze. Tak. Jeszcze dwa. Super. Jak to czujecie? To ćwiczenie jest świetne dla osób, które właśnie mają taki problem z osiągnięciem dolnych dźwięków, dlatego żeby ich głos brzmiał poważniej, trochę dojrzalej. Nie do końca są to dobre ćwiczenia dla osób, które mają ciężki głos, którym ciężko jest wyjść do góry, bo tak jak zwróciliście uwagę, ja nie wychodzę super wysoko w tym momencie, siedzimy w rejestrze piersiowym i te ćwiczenia domykają nasze struny głosowe dość intensywnie, mimo że to są niewielkie dźwięki, więc tutaj taka przestroga dla osób, które właśnie mają ciężkie głosy, żeby nie do końca siedzieć na tych ćwiczeniach, tylko po prostu róbcie inne filmiki ze mną, okej? Jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Możemy sobie zrobić jeszcze jedno ćwiczenie na domknięcie, na ustabilizowanie rejestru piersiowego i poproszę Was, też taka krótka skala na samym A. Ok, jeszcze raz. Do góry. Od tego wokal fraja wyjście sobie. Dobrze. Jeszcze jeden. Okej. Czy jest to super trudne? Mam nadzieję, że nie. Że rozumiecie, o co chodzi i gdzieś tam się ten brzęczyk Wam pojawia. Także śmiało. Nie za dużo tych ćwiczeń. Jeżeli czujecie, że głos się zaciska, to pamiętajcie o przepływie powietrza. Dobra? To też jest w całym zbiorze moich filmików. Też macie filmik na przepływ powietrza, więc jak najbardziej wtedy sobie to zrównoważcie. Musicie ćwiczyć po prostu mądrze. Jeżeli Wam się to podoba, to subskrybujcie kanał, lajkujcie, dajcie mi o tym znać. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.